Moi drodzy, chciałbym dzisiaj zająć się takim tematem, ja sobie to nazwałem wzmocnione poselstwo i zaraz wyjaśnię, o co w tym poselstwie chodzi. Żeby to wyjaśnić, musimy cofnąć się do pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to amerykański farmer William Miller studiował Pismo Święte. William Miller pochodzi z rodziny bardzo wierzącej, jak zresztą większość ludzi w tamtym okresie, ale w pewnym momencie swojego życia stał się deistą. Deiści to ludzie, którzy wierzą, że Bóg stworzył świat, ale potem zostawił go swojemu losowi. Jednak Miller pod wpływem pewnych przeżyć, zwłaszcza takich wojennych, doszedł do wniosku, że jednak Bóg istnieje i Bóg ma jakiś plan w stosunku do niego i zaczął gorliwie studiować Pismo Święte. I ja muszę powiedzieć, że ja podziwiam tych ludzi, tych pionierów, prawda, dlatego, że oni nie mieli nic, żadnej literatury. Mieli tylko Pismo Święte i konkordancje, które wtedy się już zaczęły ukazywać. I jak pewnie pamiętacie, Miller doszedł do wniosku takiego, że Jezus przyjdzie, najpierw wyliczył, że w roku 1843, a potem tą datę przesunięto na 22 październik roku 1844. I William Miller naprawdę no, był przekonany, sprawdzał to wiele razy, był przekonany o tym, że tak to wszystko będzie, ale miał problem, żeby powiedzieć to innym. Ale Bóg, nie będę oczywiście całej tej historii opowiadał, pewnie ją znacie, Bóg przekonał go w taki szczególny sposób, że jednak powinien tą nowinę zacząć głosić. I on to zaczął robić. Jak wiemy, zaczęło się tak zwane wielkie przebudzenie religijne, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo i w Europie, i w innych, wielu innych miejscach, dlatego że było więcej osób, takich jak Miller, które studiowały proroctwa i wystudiowały właśnie, że w tym roku stanie się coś szczególnego. Ale moi drodzy, to wydarzenie, czyli przejście Jezusa, jak oni oczywiście uważano, że w tym czasie przyjdzie Jezus, wiemy, że pomylili pewne wydarzenia, przyjęli złe założenie, ale to wydarzenie miało być poprzedzone wielkimi znakami. Czy pamiętacie, jakie to miały być znaki? Chyba jeszcze nie zasnęliście. To były takie szczególne znaki, które Biblia przepowiadała. To jest z Księgi Izajasza, to jest może mniej znany cytat. Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. My znamy bardziej inny tekst z Ewangelii Mateusza. A zaraz po udręce owych dni, jaka to była udręka owych dni? 1260 lat, prawda, supremacji papieskiej, prześladowania Kościoła Bożego i tak dalej. Słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Tak więc te po prostu znaki zostały przepowiedziane, że przed przyjściem Chrystusa, oczywiście nikt nie wiedział jak długo przed Jego przyjściem, ale że coś takiego właśnie będzie się działo. I pierwszy taki znak, choć może trzęsienie ziemi nie jest wspomniane w tych znakach, ale jak wiemy w Wielkim Boju i też w innych może publikacjach, pierwszym takim znakiem, który był brany właśnie jako jeden z tych wielkich znaków poprzedzających powtórne przyjście Chrystusa, to było trzęsienie ziemi w Lizbonie 1 listopada 1755 roku. Było to szczególne trzęsienie, po pierwsze dlatego, że było ono niesamowicie o tej wysokiej tej amplitudzie, prawda? Natomiast 1 listopada, data znamienna, prawda, kościoły pełne, w Lizbonie było wiele kościołów, to bardzo taki katolicki kraj, prawda, i mało tego, że było trzęsienie ziemi, jeszcze potem przyszła fala tsunami, o której też ostatnio często słyszymy i dopełniła jeszcze, prawda, zniszczenia i naprawdę te zniszczenia, ten kataklizm był bardzo wielki. Ale potem, 19 maja 1780 roku, nastał tak zwany Dzień Ciemności. No tu nie bardzo widać, bo jak sama nazwa wskazuje, jest to Dzień Ciemności, ale coś takiego było. Możecie o tym poczytać w różnych publikacjach, że faktycznie prawdopodobnie do dzisiaj nikomu nie udało się wyjaśnić z astronomicznego punktu widzenia, dlaczego takie wydarzenie miało miejsce. I potem ostatni z tych znaków, 12 na 13 listopad 1833 roku, tak zwane spadanie gwiazd. Tak to wtedy przedstawiano. Był to podobno niesamowity spektakl. Szczególna jest data, bo rok 1833 to już jest czas, kiedy Miller studiuje swoje poselstwo, kiedy Miller zaczyna głosić swoje poselstwo i ludzie zaczynają już kojarzyć, że faktycznie coś się zaczyna dziać, zaczynają łączyć pewne fakty i to spadanie gwiazd było takim, no, jakimś takim elementem, które dla wielu było takim przekonywującym, że coś faktycznie w tej Biblii, chyba Biblia ma rację i coś się będzie działo.
Ale moi drodzy, zostawmy teraz XIX wiek i chciałbym, abyśmy udali się do Księgi Objawienia, do rozdziału 9 i tam od wiersza 13. Chciałbym przeczytać taki pasaż tekstów, które są nazwane szóstą trąbą. I zatrąbił szósty anioł i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień i na miesiąc i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnych wynosiła 2 miriady miriad, taką ich liczbę usłyszałem. A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli. Mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka, a łby końskie były jak łby lwów, a z ich pysków wychodziły ogień, dym i siarka. Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu i od siarki wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach. Ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i spiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. I teraz pytanie, moi drodzy, jaki jest związek pomiędzy szóstą trąbą a przebudzeniem religijnym, które miało miejsce w XIX wieku? Czy ktoś wie? Skoro nie wiecie, to dobrze, że przyjechałem z tą prezentacją, więc będziecie wiedzieć. I mam nadzieję, coś tam z tego zapamiętacie. Otóż, tutaj nie za bardzo to widać, ale w roku 1838 niejaki Jozjasz Licz wystąpił z taką tezą i ogłosił, że w sierpniu, najprawdopodobniej w sierpniu 1840 roku upadnie Imperium Osmańskie. Moi drodzy, dzisiaj jak słyszycie, że jakieś tam Imperium Osmańskie miało upaść, dla was to dzisiaj ta informacja właściwie niewiele znaczy. Ale w tamtym czasie Imperium Osmańskie było naprawdę na czołówkach gazet ówczesnych. I to było wielkie imperium, tu macie jego zasięg. Wiem, że to zdjęcie jest niewyraźne, przepraszam, ale nie mogę innego znaleźć. Musicie mi uwierzyć, że to jest Morze Śródziemne. A to jest zasięg Imperium Osmańskiego, oczywiście w różnych jego fazach. Tak więc jak z tego rysunku widać, z tej mapki, miało ono zasięg dość spory i naprawdę było to imperium, które przez wiele, wiele lat miało duże znaczenie w historii, w polityce w ogóle świata tamtego okresu. I teraz tak, w objawieniu 7 rozdział 1 werset Jan widział czterech aniołów, którzy mieli powstrzymywać działania wojenne, aż nie odezwie się głos przedostatniej trąby, czyli szóstej, czyli tej, którą przed chwilą przeczytałem. I w opinii niektórych badaczy Biblii mieli powstrzymywać działania czterech wiodących sułtanatów w rejonie rzeki Eufrat, czyli Aleppo, Bagdad, Damaszek i Ikonium. Miały one zostać uwolnione, aby mieć możliwość działań wojennych na drodze podbojów na okres 1 godziny, 1 dnia, 1 miesiąca i 1 roku. No i teraz powstaje pytanie, w jaki sposób ten Jozjasz Licz doszedł do wniosku, że będzie to akurat sierpień roku 1840. No spróbujmy się tutaj trochę zbliżyć do tego jego wyliczenia. Tu macie u góry tekst, który to mówi, przeczytam go jeszcze raz. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień i na miesiąc i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. Wiadomo wszystkim, że w naszym kościele stosujemy tak zwaną zasadę dzień za rok, więc tutaj jest to wyliczenie. Więc mamy rok, a tu jeszcze może wspomnę, że biblijny rok, ten biblijny proroczy rok nie ma 365 czy 6 dni, tylko 360, a dni mają po 30 dni, miesiące mają po 30 dni i to nie jest wymysł adwentystów, to jest po prostu biblijna prorocza i tak było od zawsze i tak to było stosowane. Więc mamy rok, miesiąc 30 dni, jeden dzień, no to dzień. Godzina. Godzina to jest 1/24 dnia, czyli 1/24 roku, mamy 15 dni. Czyli razem ten okres obejmuje nam 391 lat i 15 dni.
Jeszcze kilka takich krótkich wyjaśnień odnośnie tej szóstej trąby, bo być może niektórzy z was są ciekawi, co te symbole oznaczały. Greckie słowo myrias, przetłumaczone w Apokalipsie jako miriada, oznacza niezliczoną liczbę. Niektórzy tłumaczą to jako 200 milionów, ale musi to być liczba symboliczna, bo żadna armia nie miała takiej liczebności. Inni widzą tutaj kontrast między 200-milionową armią, a liczbą 144 tysięcy ludu Bożego w czasie końca. I tu oczywiście jeszcze jest to porównanie, takie jak pewnie starsi adwentyści może pamiętają, porównywało się to kiedyś właśnie do Turków. Wielu biblistów widzi tutaj jeźdźców tureckich, gdy pędzili do walki ubrani w mundury czerwono-niebiesko-żółte. Stosowali oni również broń palną w walce. Ci starodawni kawalerzyści strzelali z muszkietów spartych na biodrach w czasie jazdy na koniach, a apostoł Jan widział, jak gdyby dym wydobywał się z paszczy końskich. No i teraz próbujmy pójść tokiem myślenia Jozjasza Licza. Więc Osman I, który był takim twórcą tego imperium osmańskiego, tego wielkiego imperium osmańskiego, dokonał inwazji Nikomedii 27 lipca 1299 roku. Jeżeli do tej daty dodamy 150 lat, jest to liczba podana w piątej trąbie, nie mamy czasu, żeby to wszystko analizować, ale jeżeli pamiętacie, to w piątej trąbie jest mowa o 5 miesiącach, więc 5 razy 30 dni, więc macie 150 dni, czyli lat. Dochodzimy do 27 lipca 1449 roku, a dodając do tej daty 391 lat i 15 dni, o których mówiłem wcześniej, otrzymujemy 11 sierpień 1840 roku. Cóż takiego wydarzyło się akurat wtedy? Otóż w czerwcu 1839 roku, czyli rok wcześniej, zmarł sułtan turecki Mahmud II i sytuacja w imperium stała się na tyle skomplikowana, że Wielka Brytania, Francja, Austria, Prusy i Rosja postanowiły interweniować w tej sprawie, dbając o swoje interesy w tym regionie. I w roku 1840, tam bodajże od stycznia aż do lata, toczyły się rozmowy w Londynie z udziałem przedstawiciela Turcji. I w dniu 11 sierpnia 1844 roku emisariusz turecki przybył do Aleksandrii, aby zakomunikować postanowienia konferencji londyńskiej. W praktyce oznaczało to, że Turcja oddała się pod opiekę mocarstw zachodnich. No i teraz tutaj jest taka kwestia. Wielu biblistów, czy tam komentatorów, zarzuca nam adwentystom, że Imperium Osmańskie nie upadło wtedy właśnie 11 sierpnia 1840 roku. Tylko problem jest, wiecie, w tym, jak zinterpretujemy słowo upadek. Bo podczas II wojny światowej, czy Berlin upadł? Nie upadł? To co, wojna jest dalej? Berlin jako upadł, jako Trzecia Rzesza, ale istnieje dalej, prawda? Mur berliński w 1989 roku upadł czy nie upadł? No upadł i nie ma go, prawda? Jerozolima upadała kilka razy w historii, a możecie sobie pojechać i chodzić i oglądać, prawda? Wszystko zależy od tego, jak zinterpretujemy słowo upadł, prawda, upadek. I od tego właśnie dnia, aż do roku 1917, gdy ostatni sułtan uciekł ze stolicy, Turcja zwana była chorym mężem wschodu. Tak naprawdę to Imperium Osmańskie upadło bodajże w roku 1923, kiedy władzę przejął tak człowiek, który się nazywał Atatürk, a upadło dlatego, że skończył się sułtanat, a Turcja stała się państwem typowo świeckim i takim, wiecie, no, podobnym jak inne państwa świeckie w Europie, bo właśnie ten pan Atatürk w tym kierunku zdążał. Ale to już nie jest może kwestia, jak tam coś się z Turcją stało. I teraz, moi drodzy, chcę posłużyć się naszym adwentystycznym komentarzem, bo tytuł tego rozważania było Wzmocnione poselstwo. I teraz posłuchajcie, jak to wszystko wtedy wyglądało. Te wydarzenia przepowiedziane wcześniej przez Jozjasza Licza i ich wypełnienie miały w tamtym czasie duży wpływ na procesy myślenia tych ludzi, którzy byli zainteresowani ruchem millerowskim. Przepowiednia Licza dała ludziom więcej wiary odnośnie innych przepowiedni czasowych, również tych jeszcze niewypełnionych, tak jak 2300 dni, które było nauczane przez millerystów. Tak więc ta interpretacja w 1840 roku była bardzo ważnym czynnikiem w budowaniu oczekiwań na przyjście Jezusa Chrystusa 4 lata później. Widzicie, my to możemy teraz sobie czytać, postrzegać jako tylko i wyłącznie historię. Sprawdziło się, nie sprawdziło, ale dla tych ludzi miało to sens i naprawdę, kiedy oni widzieli te wszystkie wyliczenia, to pamiętajmy, że Miller też posługiwał się pewnymi wyliczeniami, które okazały się prawidłowe, tylko wiadomo, no, pomylili się co do pewnych wydarzeń. Ale z tą interpretacją wiążą się dwa podstawowe problemy.
Pierwszy problem to jest taki, że, to jest również z komentarza adwentowego, jednakże powinno być jasne, że teolodzy i komentatorzy biblijni byli bardzo podzieleni, jeśli chodzi o znaczenie piątej i szóstej trąby. Było to spowodowane problemami w trzech dziedzinach. Znaczenia symbolizmu, znaczenia greki oraz dat i wydarzeń z tym związanych. I dzisiaj w naszym kościele trąby są interpretowane również w inny sposób. Jeżeli ktoś tu jest na sali, który jest adwentystą z dziada, pradziada, to pewnie pamięta, że kiedyś interpretowało się to właśnie w taki typowo historyczny sposób, że tak to właśnie było, tak jak to przedstawiał Jozjasz Licz. Dzisiaj przedstawia się to również w inny sposób i tak naprawdę komentarz biblijny nie daje wam dokładnej odpowiedzi, która z tych interpretacji jest właściwa. A drugi problem z tą interpretacją jest taki, że Ellen White napisała, gdy opisywała te wydarzenia w Wielkim Boju, napisała tak. Wydarzenie to, czyli upadek Imperium Tureckiego, było dokładnym wypełnieniem proroctwa. Gdy stało się to powszechnie wiadome, tłumy ludzi przekonały się o dokładności zasad rządzących interpretacją proroctw, którą kierował się Miller i jego towarzysze, a ruch drugiego adwentu nabrał wielkiego rozmachu. To jest cytat z Wielkiego Boju. Tak więc każdy może sobie wybrać, czy wierzy współczesnym teologom, czy wierzy dawniejszym teologom, czy wierzy, prawda, temu, co jest napisane w Wielkim Boju. Ja oczywiście nie będę was tutaj przekonywał do którejś tam interpretacji, to oczywiście możecie sobie sami tutaj wybrać, stwierdzić, albo sami się tym zainteresować, jak to faktycznie mogło być. Ale teraz, moi drodzy, zostawmy już XIX wiek i teraz takie pytanie do was. Jakiego poselstwa ty potrzebujesz dzisiaj, żebyś zaczął poważnie myśleć o przyjściu Jezusa? I mam takie pytanie do was. Jeżeli trafiłaby się wam rozmowa z ludźmi na temat drugiego przyjścia Jezusa, a w kontekście wydarzeń ostatnich dni, pandemia, prawda, tego, co się wydarzyło w Niemczech, 80 ludzi zginęło, prawda, gdybyście czytali informację, że 80 ludzi zginęło w powodziach, nie wiem, w Armenii, w Somalii, to by nas to nie dziwiło, ale w Niemczech? Wydaje się to, prawda, trochę dziwne. Ludzie, nawet którzy nie związani są z Pismem Świętym, zaczynają zauważać, że coś się takiego dzieje. To jakie byście znaki podali ludziom, znaki na powtórne przyjście Chrystusa? Takie, które według was miałyby ich przekonać? Żadnych? Proszę? Moralny upadek, co jeszcze? Upadek chrześcijaństwa? Trzęsienia ziemi, kataklizmy, choroby też. Ale moi drodzy, gdybyście podawali na przykład, jak ja bym był człowiekiem niewierzącym, gdybym usłyszał takie argumenty, jak myślicie, co bym wam odpowiedział? Zawsze to było. I tak, i to jest prawda, bo to zawsze było, ale nie z takim nasileniem, jak dzieje się to obecnie. Ale moi drodzy, są, ja chcę wspomnieć tylko dwa wydarzenia, dwa takie znaki, które są od jakiegoś czasu i one się dzieją na naszych oczach. Na naszych oczach się stały i na naszych oczach się dalej dzieją. Dlatego chcę się skupić na tych dwóch przez moment, aby nam uświadomić, jak łatwo możemy przyzwyczaić się do pewnych wydarzeń. Otóż ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych od początku byli za rozdziałem kościoła od państwa i społeczeństwo amerykańskie było bardzo nieufne wobec papiestwa. I faktycznie, kiedy tak zwani ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych układali treść konstytucji, dlaczego oni tak bardzo właśnie im zależało, żeby zaistniał taki naprawdę poważny rozdział kościoła od państwa? Dlatego, że to były te lata, że oni pamiętali, co się działo poprzez 1260 lat. Oni pamiętali, jak działała inkwizycja. I nie wiem, czy wiecie, bo zazwyczaj ludzie uważają, że emigracja do Stanów Zjednoczonych tam w XVI-XVII wieku była głównie z powodów materialnych. Ale okazuje się, że wcale nie. Że drugim głównym powodem to było, wiecie co? To było chęć wolności religijnej. Ludzie byli prześladowani w Europie, tak w takich krajach jak na przykład Holandia, w innych krajach i ludzie, kiedy przyjeżdżali do wtedy jeszcze Ameryki, wtedy jeszcze nie było Stanów Zjednoczonych, to mieli, wiecie, jakie główne marzenie? Żeby to był kraj bez króla i kościół bez papieża. I to się im udało. Ale moi drodzy, zobaczcie, 4 października 1965 roku przyjeżdża Paweł VI, co prawda nie tyle do Stanów Zjednoczonych, ale przemawia w ONZ. To była pierwsza wizyta papieża. Podobno jest nawet taki dokument Stanów Zjednoczonych, który twierdził, że noga papieża nigdy nie postanie na ziemi amerykańskiej, ale niestety nie mogłem go znaleźć, więc nie kodujcie za bardzo tej wiadomości.
I teraz zobaczcie, taki cytat z książki Jego Świętobliwość, to napisał między innymi Karl Bernstein, to jest człowiek, który ujawnił aferę Watergate, jeżeli jeszcze starzy górale pamiętają, że taka afera była, tak więc taki dziennikarz dość znany. W książce Jego Świętobliwość, to jest książka o Janie Pawle II, napisał coś takiego. Tak więc podczas gdy Kennedy robił co tylko mógł, by odsunąć się od kościoła, bo pamiętacie, że Kennedy był kim? Katolikiem. Reagan próbował potajemnie i otwarcie nawiązać jak najbliższe stosunki z papieżem i z Watykanem. No Reagan może trochę był w lepszej sytuacji, dlatego że Reagan nie był katolikiem, tylko bodajże prezbiterianem, ale to już może nie jest takie istotne. Ale zobaczcie, pomiędzy Kennedym a Reaganem ile lat upłynęło? Około 20 lat. I jak się sytuacja zmieniła? Kennedy robił co tylko mógł, żeby się od kościoła odsuwać, prawda, żeby nie stracić popularności, a Reagan robił co tylko mógł, żeby się do tego, głównie do Watykanu i do Jana Pawła II zbliżyć. Ale pomiędzy Kennedym a Reaganem był inny prezydent, poznajecie go, chociaż zdjęcie jest niewyraźne? Carter, tak, zgadza się. I to był pierwszy prezydent amerykański, który zaprosił naszego papieża do Białego Domu i właśnie Wojtyła jako pierwszy papież w historii mógł być właśnie zaproszony przez oficjalnego przywódcę Stanów Zjednoczonych. A czy ktoś pamięta, co stało się 30 marca 1981 roku i co przedstawia to zdjęcie? Pamięta ktoś? To jest zamach na Reagana, a raczej zamieszanie po tym zamachu, chwilę po tym zamachu. I dlaczego to o tym mówię? Bo zaistniały pewne wydarzenia, które zbliżyły dwóch najważniejszych ówczesnych polityków na świecie, a potem dołączył jeszcze trzeci. A więc to był oczywiście Ronald Reagan, którego tu nie widać. Tego oczywiście wszyscy znacie. To było również w tym samym roku, 13 maja 1981 roku. Dopatrywano się wielu podobieństw między tymi zamachami, między innymi ich stosunek do niedoszłych zabójców. Pamiętamy, że Jan Paweł II co zrobił z Mahmedem Ali Akczą? Przebaczył, nie tyle uwolnił, on chciał, żeby papież go uwolnił, ale on stwierdził, że nie ma takich uprawnień, ale przebaczył mu. A wiecie, co robił Reagan, jak leżał na stole operacyjnym po zamachu? Modlił się za swojego niedoszłego zabójcę. Bo stwierdził, że on jako człowiek wierzący nie może inaczej. Wiecie, my, którzy żyliśmy za komuny, często słyszeliśmy o Reaganie w dziennikach różnych, znaczy wtedy był tylko dziennik telewizyjny, prawda? Ale nie przedstawiano nam Reagana za bardzo jako człowieka wierzącego. Ale Reagan był naprawdę bardzo wierzący i był bardzo gorliwy w tym właśnie, co wierzył. I jako pierwszy chyba zastosował modlitwę. Jako pierwszy chyba zastosował modlitwę, prawda, w różnych takim, prawda, państwowych jakichś przemowach i tak dalej. I zobaczcie, do jakiego wniosku on doszedł. Po zamachu był przekonany, że ocalając go od śmierci, Bóg przypomniał mu o zadaniu, jakie ma z racji piastowania urzędu prezydenta. Ocalenie napawało go jeszcze większym pragnieniem pokonania komunizmu, wielkiego fałszywego Boga XX wieku. I z takim przekonaniem Reagan, aha, jeszcze może taka jedna dygresja. Kiedy Reagan został postrzelony, Jan Paweł II był pierwszą osobą, pierwszym politykiem, można tak powiedzieć, który przesłał mu jakieś tam, prawda, no nie kondolencje, bo on przeżył, ale jakieś tam pozdrowienia. A kiedy Wojtyła był ranny, to Reagan był jako pierwszy, przesłał mu też tam jakieś, prawda, życzenia. I potem faktycznie miało miejsce kilka spotkań. Oczywiście Jim Casey, który był ówczesnym przewodniczącym czy dyrektorem CIA, właściwie każdego roku jeździł do Watykanu. No, nasi jeździli po wskazówki do Moskwy, tamci do Watykanu. Ale wiecie, moi drodzy, kiedyś czytałem takie wspomnienie, że wiecie, co przekonało Reagana, czy utwierdziło go, jak niesamowitego wspólnika może mieć w walce z komunizmem? Kiedy na biurko Reagana trafiło zdjęcie przedstawiające setki tysięcy ludzi, a w środku małą białą plamkę. To było zdjęcie satelitarne z Polski, kiedy Jan Paweł II był w Polsce i wiecie, te tłumy ludzi i on tam w środku, ta mała biała plamka. I wtedy Reagan zdał sobie sprawę, jak niesamowitą siłę może posiadać katolicyzm i dlatego to był taka kropka nad i właśnie, żeby jednak zwrócić się w tym kierunku. I Richard Allen, główny doradca Ronalda Reagana, stwierdził, było to jedno z największych tajnych przymierzy wszechczasów. Przyczyniły się do niego wspólne interesy USA i Watykanu. Dzięki upadkowi komunizmu papiestwo odzyskało supremację w Europie, a USA stały się superpotęgą. Jest taka książka, Pontyfikat, która omawia każdy rok pontyfikatu Jana Pawła II. I ten człowiek, który tę książkę napisał, pisze na przykład, że on tam podaje wątpliwość, że w ogóle takie porozumienie istniało. Tak więc widzicie, główny doradca Reagana mówi, że było,
a w Polsce się pisało wtedy, że nie było. Tak więc tu też każdy może sobie wybrać. Przed końcem prezydentury zdołał, oczywiście Reagana, zdołał pomyślnie doprowadzić do ustanowienia stosunków dyplomatycznych USA ze Stolicą Apostolską, do czego nie był zdolny żaden z jego poprzedników. Ale moi drodzy, tu mamy dwóch graczy na ówczesnej scenie politycznej. Mamy Reagana i mamy papieża, ale brakuje nam jeszcze jednego. Michaił Gorbaczow, pewnie wszyscy go pamiętają, tak był nazywany, człowiek znikąd. Pierwszy sekretarz partii w Gruzji. I nagle, przypadkowo, on znajduje się w Komitecie Centralnym i jakimś dziwnym trafem zostaje pierwszym sekretarzem tej całej partii Związku Radzieckiego. I taka wypowiedź mi się przypomniała jednego z polityków amerykańskich, który mówił tak: myśmy się spodziewali, że komuna upadnie, ale nikt się nie spodziewał, że stanie się to tak szybko. Wiecie, moja żona kiedyś mieszkała u takiej siostry naszej, kiedy studiowała w Katowicach. I ta siostra opowiadała, że miała takiego znajomego, który był zawziętym komunistą. I ona mu kiedyś powiedziała: no ale wie pan, Pismo Święte mówi, że komunizm upadnie. On jej powiedział: tu mi kaktus wyrośnie, jak komuna upadnie. Jak komuna upadła, to mówiła, że kiedy ją widział, to przechodził na drugą stronę ulicy, żeby się z nią, prawda, nie spotkać. To było jedno wydarzenie, a to inne wydarzenie to są zdjęcia z obchodów, które miały miejsce 4 lata temu, w roku 2017, Czego rocznica była w 2017 roku, pamięta ktoś? 500-lecie reformacji, zgadza się. I tam mogliśmy obserwować, jak wspaniale świętowano właśnie tą rocznicę, wszystkie wyznania razem, no może nie wszystkie, ale wiele, prawda. Tutaj mamy znowu, jak już papież Franciszek podpisuje z jakimś biskupem luterańskim, to było w Szwecji bodajże, jakieś tam kolejne porozumienie. Tak więc zobaczcie, tego nigdy wcześniej nie było, takiego zbliżenia. I pamiętamy, że w Augsburgu w 1999 roku podpisano takie, prawda, porozumienie pomiędzy katolikami a luteranami i w 500. rocznicę ekskomuniki Marcina Lutra ukazało się nowe tłumaczenie na język włoski wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu podpisanej przez katolików i luteran w Augsburgu w 1999 roku. Tekst stanowił decydujący krok w dialogu między katolikami a luteranami i doprowadził do przezwyciężenia najpoważniejszej różnicy między tymi dwoma kościołami, a mianowicie kwestii usprawiedliwienia. I tak naprawdę te wszystkie dokumenty, wiecie co stwierdzają? W jednym zdaniu? Że reformacja to było jedno wielkie nieporozumienie. I wszyscy protestanci, prawie wszyscy protestanci się pod tym podpisują. I tak jak to Fajt właśnie fajnie mówił, że to wszystko jest tak przedstawione, że ktoś, kto nie studiuje dokładnie, to bierze długopis, leci i mówi: gdzie mam podpisać? Tak to niestety dzisiaj wygląda. No i tu jest zdjęcie z tej właśnie uroczystości, gdzie zostało to podpisane. No i oczywiście tu może taka jedna dygresja jeszcze, że cały protestant, no prawie cały, bo może oprócz adwentystów, świat protestancki w swojej eschatologii patrzy gdzie? Na wschód, na Jerozolimę. Bo w eschatologii protestanckiej tam się ma pojawić w Jerozolimie Antychryst, on ma tam oczywiście określoną liczbę lat panować, tam to wszystko się ma rozegrać. Oczywiście plany są odbudowania świątyni i wszystko się wokół tego kręci. A proroctwa wypełniają się gdzie? W Rzymie. A na Rzym już nikt nie patrzy, bo nikt nie bierze sobie poważnie do serca tego, co jest napisane w Wielkim Boju, a jest tam napisana cała prawda. Ale moi drodzy, zostawmy teraz politykę, zostawmy te znaki i zajmijmy się na chwilę nami samymi. Jeśli te lub inne znaki cię nie przekonują, to może szukasz znaków w niewłaściwym miejscu. Bo może powinniśmy szukać znaków sami w sobie, bo w perspektywie wieczności grozi nam gorszy wirus niż COVID-19. Grozi nam zeświadczenie. Czy ktoś z nas może powiedzieć, że jest wolny od tego wirusa, od wirusa zeświadczenia? Co Jezus miał do powiedzenia na temat swojego powtórnego przyjścia? A jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Co jest złego w jedzeniu, piciu, znaczy nie mówię o piciu wódki, ale w ogóle, co jest złego w jedzeniu, piciu, żenieniu się, wychodzeniu za mąż? Przecież Bóg to zalecił. Czy jest coś złego w tym? To są normalne czynności i nie ma nic złego w ich wykonywaniu, ale dla tamtego pokolenia stały się takim nawykiem i celem, że nie byli w stanie tego zmienić. Mimo że Noe huczał, trąbił przez 120 lat i zobaczcie, nikt oprócz jego własnej rodziny nie zdecydował się wejść do arki. Mimo że zobaczyli dwa ewidentne cuda. Jakie to były cuda? A drugie? Zamknięcie drzwi, zgadza się. My też widzimy cuda, choćby te dwa, które przed chwilą przedstawiłem.
zbliżenie, prawda, protestantów i katolików. Wielki Bój wyraźnie mówi, co się stanie, kiedy to się będzie działo. A jakoś nie zawsze bierzemy sobie do serca, że Jezus naprawdę przychodzi. Mimo że zobaczyli dwa ewidentne cuda, to dostatnie życie doczesne było dla nich najważniejsze. Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Czy ten opis może pasować do naszych dzisiejszych czasów? Wiecie, ja tak teraz, kiedy jeszcze przeglądałem sobie to rozważanie wczoraj czy tam przedwczoraj i tak sobie zadałem pytanie, po czym dzisiaj możemy poznać, że złość, że wszelkie myśli człowieka są złe? Po czym byście poznali? Bo wiecie, po czym ja poznaję, że może nie wszelkie, nie wszystkich ludzi oczywiście, ale generalnie. Po tak zwanych mediach społecznościowych. Ja przyznam się, nie wiem, może się będziecie śmiali albo nie, nigdy w życiu nie wszedłem na Facebooka. Jestem z tego dumny, ale nie, jeżeli wchodzicie, to się nie martwcie, to nie jest żadne oskarżenie. Ale moi drodzy, kiedy słyszę, co tam się pisze, zobaczcie, co się na przykład działo, jak Szpakowski się pomylił podczas Mistrzostw Europy. Ileż tam hejtu się wylewało, ileż różnego rodzaju, prawda, niestosownych słów i tak dalej. Czy to nie świadczy o tym, ileż to, może nie wszelkie, ale ileż tych myśli serc ludzkich są złe? Co się dzieje, gdy jakiś polityk zrobi coś niewłaściwego, a ktoś go obsmaruje w internecie? Taki człowiek nie ma po co już w ogóle wracać do polityki. Nie wiem, czy kiedyś tak było. Na pewno nie, bo ludzie nie mieli takiego, media społecznościowe, nie istniało coś takiego i ludzie nie mieli takiego zasięgu, żeby wyrażać swoje opinie. Ale myślę, że dzisiaj to już przekracza naprawdę wszelkie granice, jak nie sam i pokazuje to przy okazji, ile zła jest właśnie w ludziach, którzy wykorzystują właśnie to narzędzie. Co dla ciebie jest ważniejsze? Gotowość na przyjście Jezusa, czy może pieniądze? Widzicie, my zawsze mówimy, że bogaci to się gromadzą, ale biedni mogą monety sobie gromadzić, prawda, i też być skąpi i tak dalej. Może praca jest dla was ważna? Każdy powinien pracować. Bóg mówi wyraźnie, przez 6 dni będziesz pracował. A może dom? Czy jest coś złego w tym, że ktoś wybuduje sobie dom? Nie, nie ma w tym nic złego. Albo samochód? Albo jakiś sprzęt, prawda, o którym 20 lat temu mogliśmy tylko pomarzyć? Albo czy ktoś, że ktoś pojedzie sobie, prawda, na wczasy w jakieś egzotyczne miejsce? A może dla kogoś najważniejsze jest ewangelizacja? Takie fajne tutaj powiedzenie znalazłem. Nie ma wakacji od ewangelizacji. My czasami ewangelizujemy, a kiedy jedziemy na wakacje, to co? Odkładamy ulotki? Czy to jest właściwe? Albo może kolportaż? Nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, ale teraz w każdych znakach czasu na ostatniej stronie są reklamowane te książki. Wiecie, po ile one są? Po 2 złote. A książka On przychodzi w naszej diecezji jest po 1,50 zł. Nie wiem, czy macie zamiar wykorzystać tę okazję. Ja wykorzystałem, przynajmniej na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale moi drodzy, już wam to chyba nieraz mówiłem. Taniej już chyba nie będzie. I takiej okazji, jaką mamy teraz, żeby to rozdawać za darmo, dosłownie rozdawać za darmo, taka okazja już się nam może nie trafić. Wielki Bój po 4 złote w naszej diecezji. Moi drodzy, chyba taniej już nie będzie. A będziemy żałować tego. Ja pamiętam, jak jeszcze za komuny, jak chodziliśmy po... chodziliśmy może częściej na wycieczki ewangelizacyjne. Obojętnie, czy w lecie, czy w zimie, klatki do bloków otwarte, bo nikt się nie przejmował ciepłem. To nie nasze, prawda, to państwowe. A kiedy pojawiły się domofony, moi drodzy, i musiałem się spowiadać przed domofonami, to mi się przypomniało, jak to było fajnie za komuny, bo klatki były otwarte. Teraz, kiedy chodzę z ulotkami czasami, a myślę, że nie ma prostszej pracy już i łatwiejszej niż wziąć trochę ulotek i iść do ludzi i porzucać do skrzynek, to wiecie, zauważyłem takie pewne niepokojące zjawisko. Nie wiem, jak jest u was w Wiśle, ale u nas w Czechowicach już na kilku skrzynkach zauważyłem taki napis. Zakaz wrzucania ulotek i reklam. I co zrobicie, jak wam na wszystkich skrzynkach się to pojawi? Wrzucicie ulotkę ze swoim numerem telefonu? Nie sądzę. Będziemy żałować, żeśmy nie wykorzystali czasu, który mieliśmy. Teraz tak, Ellen White jeszcze napisała odnośnie przyjścia Jezusa takie zdanie w książce Życie Jezusa. Ci, którzy czekają na przyjście Pana, oczyszczają swe dusze przez posłuszeństwo prawdzie. Z czujnym wypatrywaniem łączą rzetelną pracę. I tu nie chodzi o pracę zarobkową, tu chodzi o pracę dla Pana. A tej pracy możemy różne mieć. Mamy krajowe projekty, mamy międzynarodowe projekty ogólnoświatowe i tak dalej. Tak jak Henoch, Noe, Abraham i Mojżesz byli głosicielami prawdy w swoich czasach, tak słudzy Chrystusa dziś przekażą szczególne ostrzeżenie swojemu pokoleniu. Jeżeli ktoś nie wie, jak to robić, to tu jest zachęta, prawda, w USTH, niektórzy byli, niektórzy może jeszcze pójdą. Widzicie, jaka młodzież roześmiana, rozentuzjazmowana zaprasza
do tego, aby tam pójść. Myślę, że to nie jest czas stracony. Ja sam byłem 2 razy w seminarium w systemie zaocznym i uważam, że był to jeden z najwspanialszych okresów, kiedy tam jeździłem. Kiedy przygotowałem to rozważanie, wpadł mi do głowy pewien cytat z Pobudek, Ewangelia z Patmos, jest taka książka na ten rok, chcę się z nią podzielić, bo tak doszedłem do wniosku, że może to nie był przypadek. John Fisher, nie wiem kto to jest, powiedział: wyceluj karabin w głowę każdego z 60 milionów ludzi, którzy według ankiety George'a Gallupa są nowonarodzonymi chrześcijaninami. Zażądaj, aby wyrzekli się Chrystusa albo zastrzelisz ich na miejscu, a potem policz ich jeszcze raz. Myślę, że George, podobnie jak Gedeon, zaobserwuje, jak szeregi się przerzedzają. Dzisiaj cena nie musi być nawet tak ekstremalna. Groźba skonfiskowania telewizora mogłaby dać podobne rezultaty. Kiedy wiara nie jest ceniona, bywa łatwo porzucana. Wiecie, jaki jest problem z takimi cytatami? Że prawdopodobnie nikt z was nie myśli, że się zaprze Jezusa. Prawda? Bo kiedy słyszymy takie cytaty, każdy sobie myśli, wszyscy tylko nie ja. Piotr myślał podobnie. Ale moi drodzy, warto się nad tym zastanowić. Czy jeżeli dzisiaj nie mam ochoty poświęcić godziny czasu, żeby iść na spotkanie modlitewne, albo godziny czasu, żeby iść z ewangelizacją, z literaturą, to czy kiedyś będę w stanie poświęcić życie dla Jezusa? Warto o tym pomyśleć, bo Jezus powiedział co? Że kto jest wierny w małym, będzie wierny i w dużym. A Jezus w Ewangelii Łukasza mówi takie słowa: baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa, no to nam może tak bardzo nie grozi, oraz troski o byt. Myślę, że na lekcji mówiliśmy, że z tym możemy mieć problem. Oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Czuwajcie więc, modląc się cały czas. Czy ktoś z was się modli cały czas? Abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Moi drodzy, to są wszystko ostrzeżenia, które daje Jezus, nie po to, żeby nam życie utrudnić, ale po to, żeby nas ostrzec. Jezus powiedział wyraźnie, umiecie rozpoznawać znaki, że będzie pogoda, że tam gałąź puści, prawda, pąki i tak dalej, a znaków czasu nie potraficie rozpoznawać. I jeszcze jedno w Ewangelii Łukasza, nie mam tego tekstu już zanotowany, ale jest tam napisane tak. Kiedy się to zacznie dziać, to co mamy robić? Chować głowy w piasek? Podnosić nasze głowy, moi drodzy. Mamy się cieszyć, że ten czas nastaje, znaczy nie cieszyć tymi wszystkimi klęskami, ale cieszyć się, że nastaje przyjście Jezusa, że wreszcie będzie koniec temu wszystkiemu. Ale moi drodzy, pamiętajmy, że wokół nas żyje mnóstwo ludzi, z którymi mamy styczność i którym możemy cokolwiek przekazać. 22 października 1844 roku to była pomyłka, ale kolejnej pomyłki już nie będzie. Jezus przyjdzie, czy nam się to podoba, czy nie. Teraz, czy chcemy tego przyjścia teraz, czy za ileś tam lat, ale on przyjdzie w czasie stosownym, który on, prawda, uzna za stosowny. I cały czas tekst listu Hebrajczyków jest aktualny. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Amen.